magazyn gminy Suwałki, a dziś w studiu Radia 5 wójt gminy Suwałki, Tadeusz Hołko. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Kamień węgielny wmurowany, to kiedy możemy spodziewać się finiszu tej wielkiej, długo wyczekiwanej budowy Urzędu Gminy? No dobrze, że pan zaznaczył rzeczywiście długo wyczekiwanej budowy, bo zamiar budowy był już od 8 lat. Natomiast zgodnie z umową mamy w lipcu przyszłego roku odebrać budynek, także jak dobrze pójdzie za rok, w lipcu, nawet już nie cały rok, będziemy otwierali nowy urząd gminy. Zawsze są przy tego typu inwestycjach komentarze, a może to niepotrzebna budowa, potrzebna, jak ocenia pan z perspektywy komfortu pracy też, ale i komfortu petenta. Panie redaktorze, budowa potrzebna ze wszech miar, na pewno jestem tego pewien. Tym bardziej, że mieliśmy na zebraniach wiejskich sami odgłos od mieszkańców. Panie wójcie, kiedy wybudujecie nowy budynek? Tak kiedy się nie da, tak? Dalej. Dokładnie. Ten mało funkcjonalny, zagrzybiony. I najpierw mieliśmy rzeczywiście zamiar zrobić remont kapitalny tego istniejącego budynku. Ale później po przeanalizowaniu kosztów, bo zrobiliśmy przedmiar, kosztorys, to on jest niewiele tańszy by był od budowy nowego budynku. Poza tym, jeżeli chodzi o funkcjonalność, to specjalnie byśmy nie zmienili. Brak parkingów, brak możliwości dojścia czy wjazdu osób niepełnosprawnych na przykład na piętro. Tu będzie ze wszech miar funkcjonalny, nowoczesny, parkingi dla petentów, windy, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, pokój dla matki z dzieckiem i jeszcze inne takie udogodnienia. Z tego, co mówił pan przy okazji wmurowania kamienia węgielnego, to te wszystkie niedogodności znikną, a nawet z uśmiechem wspomniał pan o przedszkolu. No, jest taki zamysł, być może, to trochę może pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście mówiłem, bo przecież nasi mieszkańcy korzystają z przedszkoli miejskich, dlatego myślimy o tym i nie wiem, czy nie zrobimy kilka sal po to, żeby nie płacić miastu za przedszkola, a żeby mieć swoje przedszkole w swoim budynku. Plany rzeczywiście dalekosiężne, to sprawdźmy, co słychać teraz w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o plany Urzędu Gminy. Niedziela, święto chleba, dożynki gminy Suwałki w Wigrach. Tak, panie doktorze, zapraszam pana i wszystkich słuchaczy Radia 5. Będę. Dziękuję bardzo, już z góry. Zapraszam wszystkich mieszkańców, ale nie tylko, gości i mieszkańców miasta na tradycyjne, kolejne już dożynki gminy Suwałki. Jest to dzień poświęcony trudowi rolnika i temu wszystkiemu, co powstaje z produkcji rolniczej. Dlatego jest to w naszym, jest to gmina wiejska, jest to bardzo ważne święto w naszym odczuciu, ale myślę w odczuciu przede wszystkim tych, którzy nas żywią i bronią. I co w planach na Wigrach? No, w planie, poza oficjalnych wystąpieniach i wyróżnieniach rolników, którzy rzeczywiście swoją ciężką pracą zasługują na to, mamy oczywiście konkursy typu najpiękniejszy ogródek na gminie. Mamy konkurs na bochenek chleba. Tutaj też zapraszamy wszystkich chętnych. Jeżeli ktoś mnie słyszy, a chciałby wziąć udział w tym konkursie, to bardzo chętnie prosimy upiec bochen chleba i zgłosić się do konkursu, przystąpić do konkursu. Do wygrania? Do wygrania są artykuły gospodarstwa domowego. Przydatne w każdym gospodarstwie. W każdej kuchni na pewno się przydadzą, tak jest. A co jeszcze? No, poza tym występy zespołów ludowych, naszych, gminnych, Wigranie, Bagatela, nasza gmina, ale będą też z gmin sąsiednich, będą też zespoły z Litwy. Zapraszamy samorządy, z którymi współpracujemy. Z Ośmian, z Białorusi, zapraszamy gości z Mariampola, z rejonu Wileńskiego. Także dużo ciekawe. A na koniec dla młodzieży, ale nie tylko dla wszystkich, będzie polski Elvis Presley.